Cześć, kłaniam się, Bartek Szemlaj, strefaprzemian.pl. Dzisiaj zupełnie nowy film, nowy format. Będę recenzował musli i tak naprawdę płatki śniadaniowe, czyli powiem, które są najsmaczniejsze i najzdrowsze i odwrotnie, najmniej smaczne i najmniej zdrowe, czyli po prostu zaproponuję, co najlepiej wybrać z tego wszystkiego, co widzicie. I jest wielka zagadka, dlatego że to są płatki śniadaniowe, które są wysoko białkowe i powiem szczerze, że tutaj mam ogromne nadzieje w związku z tym produktem, więc zaraz zobaczymy. Standardowo, zanim przejdę do recenzji, bardzo proszę, subskrybuj mój kanał, dlatego że moim wielkim marzeniem jest mieć milion subskrypcji. Każde jedno kliknięcie bardzo mi pomaga to osiągnąć. Ja Ci z góry bardzo dziękuję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś albo nie zrobiłaś. Moi drodzy, temat tego, co jeść na śniadanie, cały czas się mieli w internecie i cały czas są dyskusje, czy jeść to, czy tamto. W każdym razie, ja wziąłem sobie to, co jest bardzo popularne na śniadanie, czyli musli i płatki śniadaniowe. Oczywiście nie kupowałem wszystkiego, bo to i tak nie wiem, co ja z tym zrobię po nagraniu, ale trudno. W każdym razie wziąłem takie najpopularniejsze z Biedronki i powiem szczerze, że tutaj ten produkt mnie do tego zainspirował, dlatego że jeżeli on będzie naprawdę smaczny i przysięgam, nie patrzyłem jeszcze składu, i będzie miał niezły skład, to naprawdę jest duży potencjał, że nawet sam to będę jadł prawdopodobnie na cheat meal, ale zobaczymy. W każdym razie wziąłem te najpopularniejsze, więc co, zaczynamy. Ile mam? 2, 4, 6 produktów, więc ten film nie będzie chyba aż taki długi. Zaczniemy sobie może po kolei, od lewej. Pierwszy produkt to jest Go Active granola wysokobiałkowa z orzechami ziemnymi i karmelem, 26% energii z białka. Może nie będę sprawdzał na początku składu, bo myślę, że to wpłynie na poczucie mojego smaku, więc najpierw w ogóle Wam powiem, nie patrząc na skład, czy ta granola jest smaczna. Ja wiem, że powinno się ją jeść z mlekiem, ale po prostu będę jadł tak na sucho, więc po prostu będę stricte oceniał smak tej granoli. Jeżeli chodzi o smak, jest mega chrupiąca, co jest dla mnie gigantycznym plusem. Jest dobra, więc smak oceniam na 7, myślę. 7 kawałek, czyli tak dobry, bardzo dobry w smaku. Od razu mówię, że ten film nie jest sponsorowany, żeby nie było. Teraz patrzymy sobie na skład i wartości odżywcze. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, mamy tak. To, co oczywiście mnie interesuje najbardziej, to węglowodany 37 gramów na 100 gramów. Tłuszcz 18 gramów, białko 30 gramów, czyli białka ma dużo, węgli stosunkowo też ma dużo, aczkolwiek ma też 12 gramów błonnika, więc to też jest plus. Tłuszczu w tym wszystkim jest trochę więcej, więc to podbija ilość kalorii, dlatego że jest 454 kalorie w 100 gramach produktu, no więc też jest całkiem sporo. No więc tutaj te wartości odżywcze, no ze względu na białko bym powiedział, że są niezłe, ale znowu ilość węglowodanów i ilość kalorii ogólna jest dosyć spora. Ten błonnik też trochę to ratuje, bo tak szybko się to nie wchłonie. Jeżeli chodzi stricte o skład, tu mamy płatki owsiane, białkowy ekstrudat zbożowy, gluten pszenny, mąka pszenna. Jak pewnie wiecie, ja nie jestem fanem pszenicy, więc tutaj duży minus. Połówki prażonych orzechów ziemnych, kawałki karmelu są zrobione z cukru, tłuszczu kałowego, mleka pełnego w proszku. No to standardowe takie kawałki karmelu, one są z tego zrobione, to ciężko by było cokolwiek dać innego, więc tyłka nie urywa, no ale jest ok. Powiedzmy, że to jest 10% tych kawałków karmelu, więc to też jest niedużo. Serwatka w proszku, mleko w proszku, kakao, masło, lecytyny, cukier, białko ryżowe, pasta z prażonych orzechów ziemnych, teksturowany gluten pszenny. Jako podstawa żywienia na pewno, nie? Bez dwóch zdań. Jeżeli na przykład miałbym porównywać prawdopodobnie z tym produktem, no bo akurat domyślam się, jaki to ma skład, jest dużo lepsze, więc uważam, że jak ktoś by chciał sobie robić cheat meala i jeść to sobie raz, dwa razy może w tygodniu, to myślę, że będzie ok. Czyli bardziej klasyfikował to, jako bym coś w ramach alternatywy do słodyczy. Tego typu produkt. Więc za skład daję 6. Czyli 7 smak, 6 skład, odstawiam na bok. Przechodzimy sobie do drugiego produktu, czyli do witanelli, do granoli z żurawiną. Źródło błonnika. Nie widzę tej żurawiny, powiem szczerze. W smaku jest bardzo dobre, dałbym chyba nawet 8. Lepszy niż to jest w smaku, a nie wziąłem żurawiny, więc pewnie z żurawiną byłaby 9. Przejdźmy sobie tutaj do składników i do wartości odżywczych, bo to jest tak słodkie, że nie chcę się wierzyć, że to nie było dosładzane. 53% płatki owsiane, cukier jest dodany już, 10% ekstrudat ryżowy, czyli mąka, cukier, gluten, ok. Ekstrakt słodu jęczmiennego, lecytyny, olej słonecznikowy, suszona żurawina, która składa się z żurawiny, cukru i oleju słonecznikowego. Znowu jest oligofruktoza, czyli jeszcze raz dodany cukier, 3% wiórków kokosowych, substancja spulchniająca, syrop cukru skarmelizowanego, znowu dodany cukier. Czyli mamy 3 razy dodany cukier, albo nawet 4, mamy też inne źródła cukru. Mamy tak, 14 gramów tłuszczu, 64 gramy węgli, 9 gramów białka i 9 gramów błonnika. Czyli tutaj skład jest dużo gorszy niż w tamtym.
Tutaj za skład bym dał 3-4. Na pewno jest dużo gorszym wyborem niż ta Go Active wysokobiałkowa. Ze względu na to, że jest dużo więcej dodanego cukru i dużo mniej białka i trochę mniej błonnika. Te dwa na końcu sobie zostawimy. Jedziemy dalej. Znowu Vitanella, tylko teraz będą płatki z otrębami pszennymi. Ładnie pachnie. Smak na 6. Po prostu są absolutnie zwykłe. Nie są ani niedobra, ani bardzo dobra. Takie są ok. Jeżeli chodzi o skład, mamy tak. Pszenica pełnoziarnista, rodzynki o 20% niecałe. Otręby pszenne, cukier dodany 8,5%. Kawałki suszonych jabłek, syrop glukozowy, znowu cukier dodany. Ekstrakt z słodu jęczmiennego, melasa. Trzciny cukrowej, znowu cukier dodany. Monoidy, sacharydy, cukrów kwasów tłuszczowych, witaminy E i kilka witamin jeszcze dodanych. Tamten produkt, jeszcze nie dopowiedziałem, teraz się przypomniało, miał 437 kalorii, więc praktycznie tyle samo co ten Go Active. Tutaj jest 360 kalorii, więc jest 100 kalorii mniej, czyli pewnie jest 25% mniej. Mamy 70 prawie gramów węglowodanów, 11 gramów błonnika, 10 gramów białka niecałe i tłuszczu 27 gramów, czyli ten produkt ma dużo mniej tłuszczu. Dla mnie tutaj ten znowu cukier jest po prostu dodany i ten tłuszcz jest skompensowany ilością cukru, więc skład tutaj ocenię na 5, no bo jeżeli mam mniej kalorii, to przynajmniej tu jest plus, tak? Bo jest 360, więc 25% mniej kalorii. Ale co nie zmienia faktu, że nadal tu jest 70 prawie gramów węglowodanów, więc to jest głównie składa się z cukru, trochę białka i trochę błonnika. Ale powiem szczerze, że jak miałbym wybrać z tych trzech, no to na pewno bym tego nie wybrał, no bo mimo wszystko dla mnie by smak się tutaj liczył, bo tak jak mówię, to nie są produkty, które polecam jeść codziennie, tylko bardziej okazjonalnie. Idziemy dalej teraz do czwartego już produktu, moi drodzy, czyli jesteśmy już ponad połowie. To jest Vitanella, bo widzę, że opanowała rynek Vitanella. I to jest granola 4 rodzaje orzechów. Bardzo dobrze to wygląda, więc spróbujemy. W smaku na 7 jest naprawdę dobra, jeżeli chodzi o składniki. Mamy płatki owsiane, 12% orzechów. Aha, dobra, i to jest 3,6% kawałków prażonych orzechów laskowych, tyle samo migdałów, tyle samo orzeszków pekan i 1% orzechów brazylijskich. No to tak, to jest rzeczywiście prawda, że są 4 rodzaje orzechów, ale łącznie ich jest 12%, więc ich jest niedużo. Potem mamy syrop glukozowy, już wiem, dlaczego to jest takie dobre. Olej słonecznikowy. Nie polecam oleju słonecznikowego. Znowu jest cukier dodany, ekstrakt ryżowy, mąka ryżowa, cukier, znowu dodany cukier. Mąka ze słodu jęczmiennego, płatki kukurydziane, które są wzbogacone o cukier, więc znowu dodany. Potem mamy jeszcze emulgator, pasta karmelowa i znowu jest dodany cukier. I potem jeszcze w składzie jest jeszcze raz cukier i jeszcze raz syrop glukozowy. No tutaj troszeczkę polecieli. Już wiem, dlaczego to jest takie dobre. Jest dużo dodanego cukru. Mamy 478 kalorii, czyli najwięcej kalorii spośród tych wszystkich produktów. Mamy aż 21 gramów tłuszczu, które w połączeniu z 60 prawie gramami węglowodanów to niestety nie jest najlepsze. 7 gramów błonnika, bardzo mało jak na taki produkt i 10 gramów niecałe białka, czyli skład na 5 pewnie bym dał. Wygląda to opakowanie bardzo ładnie i mam duży potencjał, a niestety ten skład jest przekombinowany i nie podoba mi się. Nie podoba mi się, że trzeba tyle razy dać cukier. Bardzo słabo, moi drodzy. I dochodzimy zaraz do najciekawszego mojego produktu. Wziąłem takie zwykłe też oczywiście płatki śniadaniowe, no bo wiem, że ludzie to jedzą. Więc żeby nie było, też spróbuję. To jest, jak to się w ogóle nazywa? Nutilki. Wygląda dobrze. Smak bym dał na 8, bardzo dobre, ale raczej wiem, z czym to się wiąże. 460 kalorii, to mniej więcej tyle samo, co wszyscy oprócz tego jednego produktu. 64 gramy węgli, dużo. Błonnik 3,5 grama, tylko w takim produkcie, bardzo mało. 5,8 gramów białka, bardzo mało na taki produkt. Dodane witaminy, ok. 50% krem o smaku orzecha laskowego. Składa się z cukru, oleju rzepakowego, 5% pasty z orzecha laskowego. Potem mamy skrobię kukurydzianą. Potem mamy maltodekstrynę, czyli cały czas jedziemy z samym cukrem, nie? 2,2% kakao obniżonej zawartości tłuszczu. Emulgator. 40% mąka kukurydziana, pszenna, pełnoziarnista. 9% owsa, ryżowa, pszenna, cukier, substancja spulchniająca. Naturalny aromat kakaowy, ekstrakt sodu, substancje wzbogacające, czyli te witaminy. No co, no skład, nie wiem, 2-3 mogę dać. No to już jest tak słodycze dla mnie. Jeżeli miałbym zjeść, no to na pewno nie więcej niż raz na tydzień, a najlepiej jakbym w ogóle tego nie jadł, już bym wolał zdecydowanie wybrać na pewno ten produkt. Mój największy dzisiaj, moja największa zagadka, czyli proteinowe płatki śniadaniowe, mają 16, teoretycznie na opakowaniu jest 16 gramów białka na 100 gramów. To nie jest dużo, tamto miało 30. Źródło błonnika. Źródło błonnika to oznacza, że może mieć kilka gramów błonnika. Ale dobra, nie patrzę jeszcze na skład, na razie muszę tego spróbować. To jest o smaku czekolady i orzechów laskowych chyba. Bez dodatku cukru. No kurde, po prostu proszę nie zawiedźcie mnie, bo naprawdę tak bardzo dawno nie jadłem płatków śniadaniowych, że jak zobaczyłem te, to pomyślałem, kurczę, może bym jednak sobie w weekend zjadł. Wyglądają tak jak te poprzednie moje, nie bardzo niezdrowe, ale zaraz zobaczymy, jakie będą w smaku.
są trochę gorsze od tych, dałbym 6-7, bo są dużo bardziej suche i mają dużo mniej nadzienia. Ale może składem nadrabiam. Aż się boję zobaczyć, może. Kalorie 374, czyli mniej niż te wszystkie. Takie 20% niecałe, spoko. Tłuszcz 13 gramów, domyślałem się. Węglowodany 60 niecałe gramów, dużo. Błonnik 4, bardzo mało. I 16 gramów białka, tak sobie powiem szczerze. I teraz składniki. Krem nugatowy z orzechami laskowymi 35%. Tłuszcze i oleje roślinne. Substancja słodząca maltitol. Nie wyodrębnili potem tego w składzie, szkoda. Substancja słodząca erytrytol, to też jest plus. Serwatka w proszku, kakao o obniżonej wartości tłuszczu. Orzechy laskowe 4%, no domyślałem się, że nie będzie ich dużo. Mleko w proszku otłuszczone. Emulgator. Mąka pszenna. Mąka kukurydziana. Kasza kukurydziana. Gluten pszenny. Witalny. Substancja słodząca maltitol. Okej, okay, no to tu jest plus taki, wbrew pozorom, że jest erytrytol i maltitol. To ja to uznaję jako plus, dlatego że będzie dużo mniej powodowało to skoku glukozy po zjedzeniu czegoś takiego. Kurczę, ale tak powiem szczerze, no tutaj mam zagadkę, jeżeli chodzi o skład, dlatego że jest średni. Trochę się czuję zawiedziony. Można było naprawdę ten skład dużo lepiej zrobić i mogły być te płatki naprawdę... naprawdę niezłym wyborem. Ja tutaj za skład, jeszcze raz sobie zobaczę, no dam 6. Po prostu nie jestem, wiadomo, zwolennikiem mąki pszennej. Dalej uważam, że tutaj można by było ten skład poprawić o to, żeby dać na przykład więcej jeszcze erytrytolu, mniej maltitolu. Można by było zrobić tak, żeby było tutaj w ogóle mniej kalorii, trochę więcej białka i trochę więcej błonnika, bo tutaj 4 gramy błonnika to jest bardzo, bardzo mało i powinno być też w składzie wyodrębnione, ile tu jest polioli. I to jest bardzo istotna informacja, a tutaj tego nie ma. No cóż, no na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż to. Ogólnie, gdybym miał podsumować ten ranking, moi drodzy, no to na pewno wygrałby ten produkt, czyli Go Active Granola Wysokobiałkowa. Jestem zaskoczony, że ten produkt wygrywa, bo nie postawiłbym przed nim, myślałem, że ten wygra. Ale cóż, tutaj ta zawartość białka jest bardzo duża i to jest największy plus. Zawartość błonnika też jest w porównaniu do innych produktów całkiem spora. Nadal jeszcze raz podkreślę, że to są produkty, które bardziej mnie okazjonalnie, a nie jako podstawa żywienia. Dla mnie podstawowym śniadaniem są jajka, ale chcę po prostu rozszerzyć swoje treści o to, że sprawdzam wszystkie produkty, bo przecież nie wszyscy muszą lubić jajka. Więc gdybym miał wybrać spośród tych wszystkich płatków śniadaniowych, to jest będzie numerem 1. Tak, i to bym polecał. To byłoby na drugim, trzecim miejscu, ale myślę, że po prostu ze względu na zawartość właśnie dużą białka wybrałbym to, ewentualnie na zawartość kalorii, no to był bodajże chyba ten produkt, który miał mniej, tak? Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Jak ktoś bardzo się upiera na liczeniu kalorii, to ewentualnie bym wybrał ten. Ale no, to jest takie gdybanie. No co kto lubi? Powiedziałem, jaki jest smak i skład. Ja wybieram spośród tych wszystkich produktów, które bym miał zjeść w weekend, sobie właśnie płatki śniadaniowe, to wybrałbym ten. Koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty mam sprawdzić w kolejnym filmie. Na razie mam zaplanowane jeszcze jogurty białkowe, puddingi, więc ten film też również zostanie opublikowany. Jeżeli macie pomysły na to, żebym, nie wiem, sprawdzał inne jogurty, sery, pieczywo i tak dalej, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu, co mam sprawdzić. Ja bardzo chętnie to zrobię, bo chcę trochę rozszerzyć swój content o inne treści, które będą dla Was po prostu wartościowe. Oczywiście osoby, które chcą z nami współpracować w Strefie Przemian, serdecznie zapraszam. Macie link poniżej w opisie. Dostajecie nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem. Dostajecie dostęp do przepisów na 400. Rozpisujemy Wam plany treningowe, jadłospisy i macie dostęp do grupy naszych podopiecznych, którzy się wspierają, motywują we wspólnym działaniu. To wszystko w najlepszej cenie na rynku. Serdecznie zapraszam. strefaprzemian.pl, a wszelkie pytania piszcie na kontakt@strefaprzemian.pl bądź tutaj w komentarzu. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Czekam na komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.